Są ci, co robią to brutalnie, działając w strukturach kryminogennych i mafijnych. Oni nadają kierunek, wskazują nurty, tworzą systemy, które należy zdemontować, rozłożyć na czynniki pierwsze, aby przestały funkcjonować i oddziaływać na psychikę, na świadomość, zachowania i pragnienia ludzi. Przyszedł czas odkrywania kart, kto jak gra. Od każdego człowieka zależy, czy zechce siedzieć przy stole z tymi, co mają więcej pieniędzy i bawią się tym, patrzą, jak się uwijasz, rzucasz, czasami coś wygrasz. A oni zawsze wygrywają, gdy z nimi grasz. Tylko ty myślisz, że jesteś sprytniejszy, mądrzejszy, że tobie się uda być czystym, szlachetnym i bogatym. Historia i teraźniejszość pokazuje nam, że jest to prawie niemożliwe, że prędzej czy później przyjdzie weryfikacja. Czy to na poziomie ciała, umysłu, materii, a nawet duszy? Trzeba obnażać działanie nieetyczne poprzez ich nieakceptowanie, nieadoptowanie w swoje życie poprzez świadomy wybór pomiędzy doczesnością a wiecznością, pomiędzy życiem a śmiercią. Kosmiczny posłaniec źródła Jezus pokazał wam możliwości zmartwychwstania, nawet w obliczu ukrzyżowania, fizycznego uśmiercenia. Mało kto patrzy na ten akt poświęcenia w ten sposób. Jezus chciał i miał pokazać ówczesnej i następującej po niej ludzkości możliwość życia po śmierci w fizycznej formie. O ile ja i Ojciec to jedno. To jest niezwykłe zwycięstwo nad śmiercią, systemem, przemocą, przekupstwem, władzą i rządzami doczesności. Kto jednoczy się ze źródłem, ten staje się wolny i nieśmiertelny. Ten może przejawiać się tu i tam, być w wielu miejscach naraz, rozlewać swoją duszę i świadomość w wielu wymiarach i przestrzeniach. To jest prawda. To właśnie jest światło. Taka jest miłość. Wieczna, nieśmiertelna, życiodajna, miłująca, odradzająca tych, co ją przyjęli, do życia swego. Czy ty chcesz przyjąć miłość do swojego życia? Czy ty chcesz rozwijać ją w sobie? Czy szukasz jej, aby ją przejawiać? Jeśli nie, no to czas zakasać rękawy, zweryfikować poglądy i wartości. Stare umiera, odchodzi i nie będzie to łagodna śmierć. Będzie boleć. Bardziej jak transformacja, przeistaczanie się w nowego człowieka. Oba procesy są w jakimś stopniu bolesne, ale mają inną dramaturgię, inny scenariusz. Ten pierwszy kończy się pogrzebem, ciemnością. Ten drugi – happy endem. Wybór należy do ludzkości, do każdego człowieka. O czym najczęściej śpiewacie, marzycie? Właśnie o miłości. Czego oczekujecie od życia? Bogactwa, szczęścia, spokoju, spełnienia. To wszystko jest w miłości. W jedności z naturą, z wszechduchem, ze źródłem. Nowe czasy, nowy człowiek, nowa ziemia. To manifestacja jedności. Urzeczywistnienie świadomości Chrystusowej. Ja i Ojciec to jedno. Przyszedł czas nie tylko zrozumieć, ale przejawiać. Bądźcie odważni ci, co są rosą nowych czasów, wytrwali i niezłomni w tym, co robicie, jak żyjecie, gdzie idziecie. To towarzyszy wam światło i inni posłańcy miłości. Wytrwajcie, nawet jeżeli mielibyście umrzeć. Nie lękajcie się tego, bo zmartwychwstaniecie jak Feniks z popiołu, jak Jezus wstał z grobu, tak jak odradza się natura. To wszystko jest w was, w każdym człowieku, w boskim tworzeniu. Bądźcie nieśmiertelni i twórzcie każdego dnia nową ziemię sobą samym, swoim życiem i ciałem, myślą i świadomością, sercem i duszą. Bądźcie światłem, prawdą i miłością, a wkrótce zmierzch
zmieni się w świt i człowiek obudzi się w nowym świecie. I bądźcie miłosierni, ufni i zdecydowani w drodze do nieba na ziemi. Przekazała świadomość Chrystusowa, która jest w każdym. Trzeba ją tylko odkryć, rozwinąć i dojrzeć do bycia wolnym i nieśmiertelnym. Jezus w Tobie. Państwo, jutrzejszego wieczoru dalej pozostaniemy przy przekazach innego rodzaju, przekazach, na które czekałam, aby wejść na antenę w czasie już wielkiego przygotowania do dużej przemiany, już również w tej formie fizycznej na planecie Ziemia, i będę Państwu polecać strony, które już samodzielnie Państwa będą prowadzić w rozeznaniu tego, co już bardziej w fizycznej formie dotyka również wielką przemianę na Ziemi. Na dzisiaj dziękuję za uwagę. Ocenę pozostawiam Państwu. Kłaniam się pięknie. Dobranoc. Barbara Korosz.